Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, w którym mam tutorial przygotowany dla jednego z widzów, pana Krzysztofa, ale również dla was. Przy czym, pan Krzysztof jest początkującym użytkownikiem programu FreeCAD, stawia pierwsze kroki w modelowaniu. Stąd będę opiniował i zwracał uwagi na błędy, jakie popełnił w swoim modelu. Błędów jest dużo, dlatego proszę o wyrozumiałość dla pana Krzysztofa. Choćby nawet za odwagę i zgodę na tutaj podzielenie się jego twórczością i tym, co tutaj się będzie działo na modelu, ponieważ błędy, które popełnił, podejrzewam, popełnia każdy w momencie uczenia się podstaw modelowania 3D, bez względu na program, jaki używa. Na tyle, ile będę w stanie wyłapać tutaj problemy. Postaram się je przedstawić, opisać, więc to będzie część pierwsza tego filmu. Natomiast w części drugiej filmu, na podstawie tego modelu, przygotowałem uproszczony rysunek z pewnymi wymaganiami, z pewnymi kwestiami do przemyślenia, zastanowienia się, z pewną logiką działania operacji. To będzie w drugiej części, gdzie będę panu Krzysztofowi pokazywał jeden z uniwersalnych i najbardziej takich wiarygodnych metod do tego, aby ten model pracował w taki sposób, jaki prawdopodobnie pan Krzysztof oczekuje, jeżeli dobrze zrozumiałem wszystko z jego korespondencji. Dlatego, gdyby na przykład coś tu się okazało dla kogoś, nie wiem, no, jakiejś przesadą, to też proszę tutaj o, o wyrozumiałość. Będzie w opisie pod filmem spis treści. Z Pisteści, w którym będą te dwie części zawarte, czyli część pierwsza, omówienie i tutaj jakby wskazanie błędów, jakie Pan Krzysztof popełnił w tym modelu. Mam nadzieję, że to będzie też dobre dla innych osób, które się uczą, że w taki sposób też będą w stanie te swoje błędy eliminować z modeli. I krótko mówiąc, że to będzie fajny poradnik edukacyjny, taki, z którym być może będziecie chcieli się podzielić z innymi, żeby no, tą świadomość modelowania, czy te nawet hobbystycznego rozwijać, przez co łatwiej będzie nam się dogadać, czy z programem FreeCAD, Niebawem ma nowa wersja jego wyjść, czy z innymi programami, których wiedzę zgłębiacie. Mamy zatem już model pana Krzysztofa. No i będziemy powoli go krok po kroku po każdym szkicu i operacji analizować i będziemy wyciągać wnioski do tego, by również taka forma przedstawienia modelu była pomocna a w drugiej części oczywiście tak jak wspomniałem przedstawię jak w lepszy sposób tutaj główny te elementy tych zaczepów przygotować właśnie w modelu który będzie łatwiejszy do modyfikacji nawet z punktu widzenia takiej podstawowego sposobu modelowania natomiast jeszcze tutaj taka drobna informacja że płynne manipulowanie właśnie modelem nawet w programie FreeCAD jest możliwe przy pomocy manipulatorów firmy 3D Connection, manipulatory SpaceMouse, czy to w takiej prostszej wersji, czy w wersji bardziej zaawansowanej, gdzie mamy również dostęp do przycisków funkcyjnych, więc, tak jeszcze dodam, że w adresie pod, w opisie pod filmem, będzie adres do strony, do tych manipulatorów, gdzie oprócz standardowych form wsparcia, również w sytuacji, gdyby ktoś się skusił na zakup takiego urządzenia, to też jest to forma, że tak powiem, wsparcia mnie tutaj w wprowadzeniu tego kanału. Zatem przystępujemy już do opiniowania i wytłumaczenia, co się tutaj, że tak powiem, porobiło, jak to wyglądało i tak dalej. Dobra, jest to głównie tutaj na wstępie możemy zaznaczyć, że pan Krzysztof najbardziej walczył z modelami, z cechą tego zaczepu, który wyprowadził jako jeden szkic z takiego oto zarysu i popatrzmy co się tutaj dzieje. I teraz tak, pierwsza sprawa. Widzimy, że obiekt najprawdopodobniej jest symetryczny. Natomiast absolutnie tej symetrii nie udało się tutaj zastosować. No, mamy różnice tutaj w kątach. Tylko teraz zastanawiam się, czy te różnice są zamierzone. Czy nie? Wydaje mi się, że nie, ponieważ zobaczcie co dostrzegam. Dostrzegam, że tutaj nie mamy styczności przejścia odcinka włók. Powiem tak: no, raczej z takimi rozwiązaniami się nie spotkamy. Zwykle to będzie przejście styczne, dlatego kąty też powinny być tutaj w mojej opinii zachowane. I co lecimy dalej? Wysokości, grubości odsunięcia. Widzimy, że to wszystko jest tutaj zrobione w ten sam sposób, aczkolwiek, zobaczcie, mamy dużo takich relacji, jak kółka z takimi krzyżykami. Jest to relacja blokowania. Starajmy się możliwie najmniej takich relacji stosować, ponieważ w tym momencie, jak chcę sobie cokolwiek tutaj zmienić, no to program będzie mi to tak przestawiał w sposób niekontrolowany. Dlaczego? Bo tutaj mamy dodatkowy obiekt, który nie współgra z całością. I teraz, jaką ja mam pewność, że zmieniając dowolny z tych wymiarów, w sposób oczekiwany, czy też w sposób jednoznaczny, nastąpi przebudowanie tego szkicu? Absolutnie takiej pewności nie ma. Dlatego jeżeli mamy tego typu geometrię, to tutaj, jeżeli tutaj pan Krzysztof zdecydował się w ten sposób ten szkic przygotować, to powinien być zachowaniem relacji oraz z takim sposobem wymiarowania, aby miało też ono odzwierciedlenie w kontekście wykonania tego elementu albo w kontekście montażu tego elementu. Poproszę zobaczyć, że sposób wymiarowania tutaj, do przecięcia się odcinka z łukiem, nic nikomu nie powie. Tym bardziej, że ciężko będzie to w dokumentacji przedstawić, nawet jeśli ciężko to będzie komukolwiek sprawdzić. Dlatego w tego typu przykładach, zwykle od danej bazy, oczywiście może być to podstawa, może być tutaj. Ta linia, do której obecnie zaczepiony jest wymiar. Natomiast zwykle w takich przypadkach wymiarujemy do środka okręgu. Pytanie którego? Czy otworu centralnego, czy łuku? Tutaj już jest pewna kwestia zależna od zastosowania tego elementu bądź tego, co jest tutaj istotne. Natomiast tutaj też powiem, że na 99%. Przypadków wymiarowanie odbywało się do środka okręgu, ponieważ skoro wiemy, że tam będzie otwór, to znaczy, że tam będzie coś z tym współpracowało. Jeżeli będzie współpracowało, to jest istota, jak proskładają się wymiary, aby ta współpraca była zapełniona w sposób prawidłowy. Więc myślę, że to jest najbardziej logiczne rozwiązanie. Natomiast jeżeli mamy tutaj przesunięcie. To już tym wymiarem sobie możemy spokojnie sterować i oznaczyć go w inny sposób, bądź nawet możemy go oznaczyć jako maksymalna wysokość tego punktu, co też będzie łatwe do zmierzenia, sprawdzenia. Następnie mamy tutaj długości odcinków powtarzające się. Ja tu zmieniłem 8, z 6 na 8 mm po to, żeby przedstawić, co się tutaj wydarzy. I teraz tym wymiarem no to my tak naprawdę nie sterujemy całkowitej tutaj rozpiętości. Bo nam tutaj mamy jeden odcinek, który nam, ja że tak powiem, uzupełnia ten szkic, aby go domknąć. Nie róbmy takich rzeczy z tej prostej przyczyny, że nie wiemy, co tutaj, jak się będzie zachowywał ten fragment, jak, jak on będzie dążył do uzupełnienia tego rysunku, jakie to wprowadzi zmiany, których nie będziemy w stanie przewidzieć. Więc jeżeli teraz tak, tutaj mamy wymiar 4 mm, tu 4 mm, tu 6, tu 6, tu 8, tu 8, nie dublujmy takich wymiarów. To jest element symetryczny, więc trzymajmy symetrię. Jeżeli decydujemy się na wprowadzenie wymiarów, ok, pod warunkiem, że faktycznie jest ryzyko, że ta symetria jest tylko czasowa do momentu, kiedy ustabilizujemy szkic modelu i w momencie, kiedy wprowadzane przez nas zmiany faktycznie tą, tą symetrię wykluczą, model będzie asymetryczny. Tak, tutaj, jeżeli chodzi na wstępie. W tej kwestii i w momencie, kiedy tak przyjmiemy sposób wymiarowania, to absolutnie relacje blokowania tutaj nie będą nam już w takim szkicu potrzebne. Wtedy szkic będzie czysty, łatwy do przewymiarowania. Do przewymiarowania, oczywiście, w kontekście zmiany wymiarów. Dobra, to mamy to, wyjdę, no i mamy wyciągnięcie. Bada. Natomiast teraz jeszcze popatrzymy sobie na wyciągnięcie i tak z ciekawości zobaczymy, jakie są ustawienia programu. I to, co zaobserwowałem na koniec, przesuniemy się jeszcze na sam koniec. Zobaczcie, że w modelu nie widać dużo takich powierzchni, które mimo, że są na jednym poziomie, to pojawiają się jakieś takie prostokąciki, jakieś takie zarysy, fragmenty. Nie wiadomo skąd to się dzieje, dlaczego i po co. To wynika z tego, co już widzę z ustawień programów pana Krzysztofa nie ma włączonych standardowego, że tak powiem, wygładzania geometrii czy też optymalizacji geometrii. Jeszcze raz przypominam, wygładzanie czy też uzupełnianie tej geometrii włącza się w ustawieniach programu w modelu Part Design i mamy te trzy opcje, aczkolwiek konkretnie do tego przykładu czyli refine Obowiązuje dwie ostatnie ustawienia: To trzeba zaznaczyć automatically refine model after boolean operation, czyli po wykonywaniu operacji logicznych. Automatically refine model after sketch based operation, czyli każda operacja, która zostaje wykonana na podstawie przygotowanego szkicu. Więc ta uwaga, i tu jeszcze dodam, że taki film już przygotowałem i przedstawiłem jego konsekwencje tych ustawień. W filmie zaraz tutaj eee, sprawdzimy, czyli przejdziemy do playlisty poświęconej programowi FreeCAD na moim kanale. I jak sobie zejdziemy troszeczkę niżej, tu znajdziemy taki film, który jest właśnie z tym tematem związany. I jest to film, proszę Państwa, o numerze 307. Więc, gdyby ktoś chciał szybko namierzyć, to tutaj w wyszukiwarce wystarczy wprowadzić 307 i od razu ten film zostanie tutaj znaleziony. Bardzo istotna kwestia, przynajmniej jeszcze dopóki nie ma oficjalnego, stabilnego wydania, gdzie prawdopodobnie to będzie zmienione. Chociaż sprawdzimy, żebyśmy mieli pewność w sytuacji, kiedy będziemy instalować świeże nowe instalacje FreeCADA. Dobra. To tu myślę mamy. No i idziemy dalej, czyli przechodzimy do tej operacji i mamy kolejny szkic, który jest Empty Sketch pustym szkicem. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy pusty szkic, na którym nic nie narysowaliśmy, nie trzymajmy go. Po co? On nam tylko zabiera miejsce dodatkowo, nic sobą nie reprezentuje, więc nie ma sensu, aby go trzymać, skoro i tak nam nic do modelu nie wnosi. Idziemy do kolejnej operacji do wycięcia. I teraz tu widzimy, że mamy takie wycięcie. I teraz to wycięcie zostało zrobione na bazie szkicu. Aha, czyli tu został na e, ścianie e, w głębnej narysowany prostokąt, ale uwaga, przejdziemy sobie do przekroju. Prostokąt jest, proszę zobaczyć, błędnie wymiarowany. Zwymiarowany i nieustabilizowany mamy trzy razy powtórzony wymiar 2 mm absolutnie nic takiego nie robimy teraz dlaczego tak się wydarzyło ponieważ zostały tutaj owszem zrzutowane elementy konstrukcyjne ale nie zostały przygotowane żadne wiązania aby to ze sobą złączyć i teraz tak mamy trzy razy 2 mm i nadal szkic jest niezwymiarowany ponieważ nie ma wiązań te wymiary po 2 mm są absolutnie Niepotrzebny, tylko teraz tego wymiaru nie mogę zaznaczyć, ponieważ jeżeli teraz zrobimy przynależność punktu do odcinka raz i punktu do odcinka 2 oraz teraz zrównamy prostokąt z linią konstrukcyjną, nawet z punktu widzenia takiej najprostszej tutaj operacji, np. wiązaniem styczności raz albo wiązaniem przynależności punktu do odcinka 2, proszę zobaczyć. Od razu szkic jest prawidłowo wyprowadzony możemy wyjść wszystko jest dobrze aczkolwiek coś nam się tu zaczyna burzyć ponieważ no, model jest właśnie przygotowany tak że program nam odmawia tutaj posłuszeństwa robię Ctrl Z odświeżam yy, jeszcze raz Ctrl Z jeszcze raz cofniemy odświeżam powinno się to naprawić jeżeli jak nie dojdziemy do tego momentu się nie naprawi to Odświeżymy tą, ten model jeszcze raz. No, i teraz przechodzimy do operacji wycięcia. Uaktu uaktualnimy tutaj w tym momencie. No, i nam się tutaj już to wygenerowało prawidłowo. Dobra, co dalej poszło? Nie tak, to musiałem, musiałem cofnąć. Następnie refine, czyli spróbujemy sobie te refine y powłączać i teraz. Ta, ten prostokąt, który tu widzimy po zastosowaniu operacji Pocket, on powinien zniknąć. Czyli tutaj też Refine musimy włączyć na true. Proszę zobaczyć, teraz już jest model jednolity, już nie ma tego prostokąta, który nam tutaj, że tak powiem, troszeczkę ten widok zaburzał. Aczkolwiek to już wpłynęło na prawidłowość wykonywania kolejnych operacji. Więc obawiam się, że jak dojdziemy już do tego momentu, będę musiał ponownie wczytać ten model, ponieważ te zmiany, które dokonałem, no już wpłynęły na. Zmianę tutaj odniesień, idziemy do kolejnej operacji, i mamy teraz tego typu wycięcie, no, które już widzimy, że nie wykonuje się tak jak trzeba. Prawdopodobnie przez wprowadzone tutaj, przeze mnie operacje naprawcze, chociaż, jak widzimy, nie tyle naprawiły, co zepsuły. Teraz ten model, no ale wiemy na czym sytuacja polega, dlatego wyłączam model i wczytuję go jeszcze raz. Aby była możliwa dalsza praca nad modelem. Czyli przechodzę teraz do tej operacji i przechodzę do kolejnej operacji. Teraz proszę zobaczyć, co tu się wydarzyło. Pan Krzysztof stwierdził, że nadal trzeba obciąć model, więc zrobił ponowny szkic i ponowne wycięcie. Nie robimy te, tak czegoś takiego. Nie robimy y, obcinania cech, wycinania y, korekty. Poprzez dokładanie jakichś szczątkowych szkiców i wycinania takich fragmentów. Ponieważ w ten sposób my cały czas mnożymy. Tutaj w ogóle coś jest nie z tej strony, więc tutaj coś nie wyszło, nie mnożymy tego typu operacji, bo bardzo nam zaczyna ten model puchnąć, w sensie liczby operacji, którą widzimy w drzewie operacji, i totalnie całkowicie. Gubimy sens i logikę budow budowania tego modelu. W momencie, kiedyś, kiedy byśmy później chcieli nawet drobne rzeczy pozmieniać, nie zapanujemy nad tak dużą ilością operacji, ponieważ one wszystkie będą w jakimś stopniu od siebie zależne, bo wykorzystujemy fragment już istniejącej zmiany do kolejnej zmiany. Przez tak bardzo zagnieżdżone lokalne cechy doprowadzimy do no, pogubienia się tutaj tak naprawdę yy, zapomnimy. Yy, nie będziemy w stanie się zorientować, co z tym modelem się tutaj e, faktycznie dzieje. Dlatego absolutnie takich rzeczy nie powinno się robić. Oczywiście mówię to jako przestrogę, jako dobrą radę, żeby tego typu rzeczy nie robić. Natomiast w drugiej części przedstawię, jak łatwo sobie z tym działać. Natomiast yy, ten styl jakby tutaj zmiany geometrii modelu, on będzie dobry, czyli na zasadzie takiego dłubania w modelu na raty, czyli takiego właśnie rzeźbienia, na przykład gdybyśmy robili model w programie do modelowania synchronicznego, na przykładzie Design Spark, Spark Mechanical, na przykładzie programu Solid Edge, gdzie program Solid Edge posiada dwa tryby pracy, sekwencyjny, czyli to jest ten tryb pracy, w którym pracuje FreeCAD, czyli taki standardowy, przewidziany dla programów 3D oraz właśnie synchroniczny, czyli to, co przedstawiam na przykład w Design Spark Mechanical, mam tutaj kilka filmów, można, można sprawdzić, bądź w programie Solid Edge. mówię tutaj o darmowym wariancie programu, który również można używać do celów hobbystycznych, więc ewentualnie, gdyby na przykład tutaj też rada dla pana Krzysztofa, ale być może dla innych osób, jeżeli na przykład ktoś, o mi teraz wszystko uciekło, możemy losową tapetę z Microsoft Bing poobserwować. Jeżeli na przykład ktoś robi sporadycznie modele jako hobbystycznie i na przykład na razie nie czuje się zbyt pewnie w pilnowaniu tych operacji, albo jest to na razie zbyt trudne, aby zapanować jednocześnie nad geometrią oraz nad operacjami, to może polecam spróbować, przetestować, jakby się Wam pracowało właśnie w takich programach, gdzie robimy model synchronicznie, czyli tak, jakbyśmy właśnie w tym modelu dokładali, ucinali, rzeźbili i tak dalej. Więc to też można, że tak powiem, przeeksperymentować i, i zweryfikować, czy na przykład w tym byśmy się lepiej czuli. Więc tutaj. Też w ten sposób można do tego tematu podejść. Dobra, lecimy do następnego szkicu. Coś tu jest odsunięte, zwymiarowane tak naprawdę są tutaj linie konstrukcyjne zrzutowane za pomocą narzędzia Create External Geometry. No i wymiary są koloru niebieskiego, dlatego, że zostały zwymiarowane jako wymiary, jako referencje. I tak naprawdę nic to do niczego nie wnosi, nie ma sensu takich wymiarów nadawać, ponieważ obawiam się, że e, nigdzie one nie są użyte. Więc, tak naprawdę, ten szkic nie jest tutaj do niczego potrzebny. Zresztą, możemy zaobserwować, że jego usunięcie w żaden sposób nie wpłynęło na, e, na, na, na ten model, który tutaj obserwujemy. Lecimy dalej do kolejnej operacji. No i mamy znowu powtarzającą się sytuację, gdzie znowu fragment ucinamy. Dokładamy, ucinamy, wymiarujemy w jakiś tam sposób lepszy, gorszy. No i mamy taką sytuację, że tak naprawdę to mamy znowu szkic, który, który robi się z nim co chce. No, no nie no w ten sposób nie obcinamy, nie wycinamy, cofnę, ponieważ tutaj znowu teraz się to troszeczkę o zaburzyło. Musimy, musimy pamiętać o tym, aby szkice, które przygotowujemy były w pełni zdefiniowane, bo teraz już w tym momencie widzimy, że ten model jest tutaj poszatkowany i jeszcze bez włączonej funkcji refine. No po prostu tutaj mamy bardzo wątpliwe i mylące geometrie, do których się odnosimy, z którymi możemy sobie bardzo tutaj zaszkodzić. Kolejny szkic, który ma coś tu zwymiarowane. No i też mamy tutaj fragment linii konstrukcyjnej do której tak naprawdę nie wiemy, po co to było. Oczywiście, jeżeli pan Krzysztof by zechciał, może, e, może inaczej, no bo po coś to pan Krzysztof zrobił. Więc może inaczej. Skoro to są początki pana Krzysztofa, oczywiście to już wszyscy o tym wiemy, że się zapoznaliśmy i, i na początku każdy w różny sposób, że tak powiem, próbuje zrozumieć, jak pracować w programie, to może nie jakby to była możliwość, to fajnie, aby napisać, czy w komentarzu, czy do mnie na maila. E, co pan chciał uzyskać stosując te wymiary? Jakie tutaj było, jakie było założenie, jaki cel, jakie były oczekiwania od, od tej operacji? Bo być może, jeżeli to nie przyniosło oczekiwanych wyników, to będę mógł w stanie też wyjaśnić, co zrobić, aby te oczekiwania były spełnione. Więc w ten sposób podejdźmy tutaj może do, do tego tematu, który się wydarzył na tym szkicu, bo tutaj nie jestem w stanie przewidzieć, dlaczego zostało to w ten sposób tutaj tak wymiarowane. Więc ja podejrzewam, że tutaj krył się za tym jakiś cel, natomiast no, po prostu być może aktualny stan doświadczenia z programem nie pozwolił na uzyskanie tego celu, więc podzielenie się tutaj taką informacją. Pozwoliłoby, może wytłumaczyć. No i następnie mamy wyciągnięcie tego samego. I tutaj mogę zrozumieć pewną kwestię, bo teraz proszę zobaczyć. Być może, bo jakby wróciliśmy do stanu początkowego. Czyli tak, najpierw powycinaliśmy sobie kilka razy, żeby uzyskać tu jakąś głębokość tego wycięcia. A następnie znowu powstało, jakby powrót do stanu początkowego. I zobaczmy, co się dzieje w kolejnym szkicu jest wycięcie. Teraz jak to wycięcie jest tutaj zrobione? Wycięcie jest w ten sposób zrobione, że są zrzutowane krawędzie, następnie są one w jakiś sposób tutaj zwymiarowane i jednocześnie odnoszą się do geometrii. Czyli teraz już mogę chyba yy, mniej więcej pojąć o co chodziło. Chodziło o to, żeby poprzez takie docinanie sobie zarysem mieć jakby tą, tą krawędź na tej powierzchni, na tej ścianie, po to, aby y, później do niej doczepić się i zrobić wycięcie. I w zasadzie można to było zrobić no, jednym sposobem, ale na szkicu, który byłby, y, który byłby prostopadły do osi tego otworu, i wtedy możemy sobie spokojnie kontrolować. Oczywiście możemy sobie wstawić element konstrukcyjny typu płaszczyzna konstrukcyjna. Na przykład od tej bazy, jeżeli w ten sposób wymiarujemy, jeżeli ta, to jest baza właściwa odniesienia, przesunąć tą powierzchnię na odpowiednią głębokość, zrzutować na nią szkic i wtedy wyciąć sobie ten fragment. I tak naprawdę kończymy temat w no, powiedzmy dwóch operacjach, mówiąc tutaj o wykonaniu płaszczyzny konstrukcyjnej. Więc wtedy szybciej zamkniemy, zamkniemy temat. Dobra lećmy dalej, więc tutaj można powiedzieć, że przez te ustawienia programu najprawdopodobniej pan Krzysztof jakby skorzystał sobie z tych prostokątów wysuniętych z tych linii, aby sobie te wymiary złapać, ale to nie jest dobra droga. Nie jest dobra droga, ponieważ nawet mając pod uwagę to, że te szkice nie były w pełni wymiarowane, wystarczyłoby, żeby ten jeden szkic z tym jednym prostokątem gdzieś on się tam przesunął dalej ta linia by została przez program zgubiona i model niestety leży. Nie jesteśmy w stanie nic z nim więcej zrobić. Także absolutnie nie robimy czegoś takiego. Nawet jeżeli mamy program, który powiedzmy ma bardziej e, zoptymalizowany silnik graficzny, gdzie tego typu niuansów nie ma. Czyli mówię tu o profesjonalnym oprogramowaniu typu Inventor, Solidworks, Alibre Design, KTI, NX i tak dalej i tak dalej, czy tam Creo, czy ktoś coś sobie tam inne jeszcze uwzględni. Dlatego absolutnie tutaj czegoś takiego nie, nie robimy. Lecimy dalej i następne mamy wycięcie, gdzie tutaj już to jest zrobione no, bardziej, bardziej logicznie. Ponieważ mamy tak odsunięcie z jednej strony, ale podejrzewam, że tu też jest. No nie, chyba nie, nie jest chyba poleganie na istniejących krawędziach. Tutaj też nie, no, no to to już jest zrobione bardziej przy, w sposób odpowiedni, a w sposób adekwatny. Aczkolwiek no mówię, nie w ten sposób wycinajmy, jeżeli już takie elementy, takie cechy robimy. Z racji tego, że to jest trudne do opanowania. Lepiej po prostu mieć pewność poprzez rzutowanie zarysu z danej cechy, którą faktycznie będziemy, w której będziemy wycinać, jeżeli coś takiego musimy zrobić. Natomiast, no i druga sprawa, nie dublujemy wymiarów, bo to się powtarza tutaj notorycznie z każdym szkicem, bo zmiana jednego, pytanie, co się stanie, jak zmienię ten wymiar. No i co właśnie? No i mamy problem w szkicu, bo mamy teraz nieścisłość. No i program musiał to skorygować samodzielnie. Więc takich rzeczy nie robimy. Raz wymiarujemy, nie powtarzamy, nie dublujemy wymiarów, no chyba że. Możemy mieć sytuację taką, że nie jesteśmy pewni, czy dany odcinek będzie pod pewnym kątem pochylony, czy będzie jednak równoległy, ale wtedy wymiarujemy wierzchołki odcinka. Czyli może być na przykład tutaj powiedzmy 8 mm, tutaj powiedzmy może być nie wiem 8 mm, ale w pewnym momencie stwierdzimy, że jednak nie, tutaj musi być pod kątem będzie 7 mm. No, może w ostateczności coś takiego dałoby się zaakceptować i i to, I to jeszcze by jakiś miało sens, ale tutaj no, na pewno takiej sytuacji nie będzie, bo nie będziemy tej ściany przecież wycinać pod kątem, bo, bo nie o to tutaj w tej geometrii chodzi. E, dobra, to mamy. Lecimy do kolejnej operacji, i tutaj znowu pogłębiamy. Nie, jeżeli zrobiliśmy jedno pogłębienie, poprawiamy głębokość, i właśnie przez to, że tu robimy tak na raty, potem były dwa wymiary, pewnie. Panu ciężko było te wymiary zedytować, przez to, że program tutaj komunikował błędy o tym. No to, żeby tych błędów uniknąć, no to pan zrobił kolejne wycięcie i znowu pogłębił tutaj ten, ten, ten odstęp pomiędzy tymi, tymi zaczepami. Więc, no nie, tak też nie działamy. Robimy to za jednym pociągnięciem, edytujemy. Po to jest program parametryczny, po to są określanie wymiarów. Po to definiujemy parametry danych operacji, żeby z tego korzystać. Więc tutaj nie robimy czegoś takiego, takiego takich też naraty. Uczulam jeszcze raz, będę na to zwracał uwagę w tym modelu, żeby każdy, kto ogląda, kto jest początkujący szczególnie, żeby o tym pamiętać, bez względu na program, z jakiego korzystamy. No i teraz tutaj dodanie jest fragmentu. Mamy okrąg. No i kolejna sprawa. Nie jest w pełni zdefiniowany. A co jeżeli ja go przesunę tutaj? No i właśnie, teraz nie mamy pewności, czy model jest poprawny, czy niepoprawny, ponieważ zgubiliśmy początkowe odniesienie. Wymiarujemy. Musi być jakaś baza określona. Jak nie z jednej strony, to z drugiej strony, albo od jakiejś cechy. Musi być w pełni spozycjonowany. Dlaczego? Nawet jeżeli sami, dla nas, powiedzmy z jakiejś tam przyczyny, wymiar jest mało istotny, to. W momencie, kiedy kiedyś będziemy robić coś bardziej zaawansowanego, być może przyjdzie pora na przeprowadzenie jakiejś prostej analizy wymiarowej, po to, żeby sprawdzić, czy detal będzie pasował do innego współpracującego elementu. Wówczas widzimy, gdzie jest odniesienie do bazy, jak ten wymiar interpretować. W momencie, kiedy mamy cechę luźno położoną, i powiedzmy, jeżeli ona wstępnie została spozycjonowana prawidłowo i nikt się nie pomylił, nie zmienił tego wymiaru, to ja teraz nie wiem, czy ta cecha jest, jej położenie istotne względem na przykład ściany zaczepu, czy ona ma być tu symetrycznie, czy może od bazy od prawej strony ściany, czy od lewej, czy może od osi symetrii. Nie wiemy o tym nic. Dlatego, żeby wiedzieć, co się dzieje w modelu, jaki był zamysł tutaj autora, no to musimy też kwestie te wymiarowe tutaj pilnować. I mamy teraz następne jakieś zaokrąglenia na krawędziach zewnętrznych. No to dobra, no tu zaokrąglenia zaokrągleniami, wszystko dobrze, tutaj jasna sprawa, i następnie mamy wycięcie. Aha, tutaj mamy taki otwór prostokątny. Idziemy sobie do szkicu, który również jest niezwymiarowany, i co się teraz wydarzyło? Nie widzę modelu, czyli teraz tak, przejdziemy sobie jeszcze raz do szkicu i włączymy sobie widoczność modelu, klawisz spacja. Po to, żeby widzieć, co się tutaj dzieje. I teraz na jednej ze ścian został stworzony szkic, bo wydaje mi się... Jeszcze włączymy sobie globalny układ współrzędnych. Okej. Okay. W ten sposób. Dobra. No to wydaje się, że ta płaszczyzna jest stąd wynikła. No okej. Okay, no to do tego nie mam uwag. Natomiast znowu prostokąt jest na zasadzie jakiegoś dopasowania, bo... Proszę zobaczyć, że ja w tym momencie to mogę sobie dowolnie zmienić, a podejrzewam, że nie o to tutaj autorowi chodziło. Musi być spozycjonowany jednoznacznie, aby ta operacja była w prawidłowy sposób wygenerowana. Co poza tym, pewnie jakaś symetria, jakieś wiązania, relacje, tak, żeby tych wymiarów też było jak najmniej, ponieważ wiele rzeczy jesteśmy w stanie wykonać za pomocą właśnie relacji. I następnie mamy jeszcze wyciągnięcie. Przejdźmy sobie też do szkicu. No i tutaj podobna sprawa. Mamy wymiarowanie elementów konstrukcyjnego, który jest rzutowany Nie wymiarujemy, nie ma sensu, ponieważ on jest znany. No chyba, że to był wymiar pomocniczy do obliczenia. No ale nie liczmy tutaj. Mamy relacje, mamy osie szkicu. Widzimy, że tutaj działamy w symetrii. Więc, no chyba że obiekt byłby asymetryczny, no to w takim przypadku możemy sobie gdzieś tam te wymiary zahaczyć, żeby sobie wspomóc obliczenia. Ale nie sądzę, aby to było tutaj do tego potrzebne, ponieważ nie widzimy tutaj żadnego związku wymiarowego. Tutaj mamy 401, tutaj mamy 402. Pytanie, czy tak miało być, czy nie? Nie wiemy, ponieważ nie znamy odstępów. Taki szkic możemy zrobić: taki, taki model, takie wyjście albo po prostu od bazy. Albo od ściany, i wyciągnięcie do następnego obiektu. To daje taki rezultat pozytywny, że w momencie przestawienia tego środkowego zaczepu wówczas te elementy w sposób automatyczny nastąpiłoby ich przebudowanie. W sytuacji, kiedy tak mamy wymiarowany szkic, będzie szczelina. Jeżeli wydłużymy, bądź będzie się tutaj zatapiało, albo przechodziło poza, poza jedno zaczepu, w momencie kiedy przybliżymy zaczep. Do zaczepu, znajdującego się po lewej stronie modelu. Tak, pokrótce. Także rozumiem, że są to początki. Pierwsze koty za płoty, jak się to mówi, absolutnie. Pomimo tego, że tutaj wiele rzeczy jest nie tak, jak być powinno, proszę się, no, <głosłucham> proszę, do, <głosłucham> zachęcam do dalszego działania, po to, aby tą wiedzę rozwijać. Zrozumiałe, że początki są. Oczywiście trudno. Poznajemy, jak ten program działa. Nie wszystko nam wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, no ale od tego są poradniki, od tego są właśnie tego typu materiały, które przygotowuję, żeby bazę do tej wiedzy złapać, zgromadzić. No i teraz myślę, że zrobimy ten model w troszeczkę uproszczonej formie. Ponieważ tutaj nie będę poświęcał czasu na generowanie tych łuków, aby wyciągnąć tę geometrię w sposób taki. Jakby adekwatny w technicznym zastosowaniu. Myślę, że jeszcze do tego będzie przedstawiony rysunek, abyśmy na podstawie oczywiście tej geometrii przygotowanej, aby łatwiej było w tym temacie rozmawiać. No dobrze, zatem przejdźmy teraz do drugiej części tego materiału, gdzie przedstawię sposób na wykonanie tego modelu. W sposób taki, który zagwarantuje uwaga, wymagania których oczekiwał od. Tego modelu pan Krzysztof, czyli po pierwsze możliwość zmiany wysokości zaczepu 3 razy 14 mm mamy, czy cechy jednoznacznie wymiarowane, jednoznacznie określone oraz możliwość zmiany pozycji otwor otworów Fi2 3x12 mm, czyli teraz tak niezależnie sterujemy wysokością zaczepu. Oraz niezależnie sterujemy wysokością otworu, co tam wynikało z tego, że w szkicu przedstawionym przez pana Krzysztofa na jego modelu widzieliśmy, że środek łuku, czyli tutaj informacyjnie określony w nawiasach R225, nie był koncentryczny z otworem Fi2. Więc stąd mamy tutaj różnicę wysokości. W obu przypadkach jest wymiarowanie od bazy. I uwaga, tutaj na rysunku określiłem specjalnie takim symbolem początek układów współrzędnych. Ten początek układów współrzędnych to będzie punkt zerowy przestrzeni roboczej programu, bez względu czy FreeCada, czy, czy w którym innym byście programie nie projektowali, każdy program CAD ma swoje zero, czyli początek układów współrzędnych i względem tego odnosimy wymiarowanie modelu, aczkolwiek uwaga, bo teraz tu jest bardzo ważna kwestia. W momencie, gdy będziemy przy kołku FI3 bo oprócz tego, co pan Krzysztof oczekuje od tego modelu, to żeby ten tutorial, że tak powiem, jeszcze więcej od siebie dawał, to ja do tego modelu dołożyłem od siebie dodatkowe wymagania. Uwaga, zmiana grubości podstawy na całym profilu za pomocą elementu konstrukcyjnego. Czyli mamy tak, profil tutaj, przejścia główny 2 mm. Eee, chcę to wam przedstawić w ten sposób, że zmiana tej grubości na 2 mm będzie wykonywała się za pomocą elementu konstrukcyjnego który sobie ustalimy w trakcie modelowania oraz właśnie teraz szkic kołka. Szkic kołka ficzy znajduje się na płaszczyźnie układu współrzędnych, czyli zobaczcie, wymiar 3 mamy od podstawy. Ale szkic tego kołka nie będziemy bazować na górnej powierzchni profilu tego wyciągnięcia. Natomiast wymiar 3 mm musi być zachowany bez względu, jak my tą grubość określoną teraz wymiarem 2 mm będziemy zmieniać. Ok? Więc takie sobie dajemy tutaj wymagania jeszcze dodatkowe. I jeszcze od siebie dodam, że ten profil uprościłem na potrzeby tego filmu, żeby nie tracić czasu zbyt wiele na Bo tak naprawdę, niezależnie co sobie tu stawimy, to wszystko to będzie, to powinno to wszystko działać, jeżeli prawidłowo wymiarujemy i określimy. Natomiast jeszcze mam zadanie. Bo. Swego czasu przedstawiłem wam takie przykładowe zadanie do samodzielnej próby w zadaniu 416, przepraszam w filmie numer 416, gdyby już tutaj na liście aktualności tego filmu nie było. To możemy sobie tutaj numer wprowadzić 416 i wtedy znajdziemy ten film, żeby spróbować policzyć tam pewne wymiary wynikające z łańcucha wymiarowego. Jeżeli ktoś by chciał spróbować, może w komentarzu albo do mnie napisać, jaki będzie wartość wymiaru L1, uwzględniając tolerancję pozostałych wymiarów widocznych na modelu, jeżeli. Przyjęta by została norma wymiarów ogólnych PNN ISO 286, myślnik 1 i założylibyśmy dziesiątą klasę tolerancji. To takie zadanie. Normy bez problemu i tolerancje dla poszczególnych wymiarów znajdziecie w sieci. Natomiast nikt się nie odzywał w stosunku do tamtego tematu, więc nie wiem, czy po prostu to jest za łatwe, czy nie wiem, czy chcecie, żeby to wam policzyć, czy nie. Dajcie znać w komentarzach. ok no to cóż, bierzemy się za program. Myślę, że wszystko na początek, to co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. No i będziemy startować tak, aby ten model był dynamiczny w przebudowaniu. No i teraz co do jeszcze wsparcia. Dziękuję wszystkim za wszelkie udzielone wsparcie, czy pisemne, słowne, na korespondencję, na maila, czy w komentarzu, czy postawioną kawę, czy i tak dalej. Natomiast może w w tym przypadku spróbujcie w inny sposób jakbyście mogli ten film polecić gdzieś puścić dalej może przyda się komuś tak po prostu filmy są na wszystkim na moim kanale wszystkie są darmowe publiczne nie ma u mnie filmów premium czy jakichś ukrytych także każdy ma do nich dostęp każdy może skorzystać. Natomiast oczywiście kwestie wsparcia według własnego uznania tak na jak to jest tam. Możliwe. Dobra. Przechodzimy do programu FreeCAD. Przechodzimy do modułu Part Design, ponieważ to jest bardzo prosty model. Nie będziemy wykraczać poza moduł Part Design. Nie ma takiej potrzeby. Tworzymy nowy, nową część i nowe body, czyli nową zawartość. I mamy. Uwaga. Klawisz spacja na w pozycji origin globalny układ współrzędny I słuchajcie, to jest właśnie to nasze zero, czyli na przecięciu się osi x y z. I to jest właśnie to, co przedstawiłem wam na rysunku w postaci takiego specjalnego symbolu. I względem tego symbolu, względem tych wymiarów, które tutaj naniosłem, będziemy odnosili nasz model. Przy czym uwaga! Mówimy tutaj o przypadku dynamicznego, dynamicznego wymiarowania modelu. Przy pomocy samych elementów konstrukcyjnych i szkiców. Nie idziemy na razie w arkusze kalkulacyjne, nie idziemy w edytory równań i tak dalej, chociaż będziemy musieli ich w pewnym momencie użyć. Aczkolwiek też nie ma sensu stać, że tak powiem, w miejscu i tylko bazować na standardowych wymiarach. Trzeba poznawać nowe możliwości, które są w programie i choćby nawet w ten sposób walczyć z jego ograniczeniami. Niebawem ma się ukazać nowa wersja programu, więc wtedy prawdopodobnie wiele problemów tego programu będzie rozwiązanych, sprawdzimy. My to przetestujemy, czy tak faktycznie jest. W każdym razie, nawet gdyby coś nie zostało rozwiązane, to na podstawie tego filmu już będziecie wiedzieć, jak sobie z tymi ograniczeniami pro programu radzić. Chociaż w innych programach wiecie, że to wszystko będzie działało raczej od razu bez zarzutu. Dobra, od czego sobie zaczniemy? Oczywiście od głównego profilu, czyli w postaci tutaj takiego, takiego kształtu. I teraz bazowanie układów współrzędnych. Przyjmijmy, że oś Z to będzie patrzyła do góry, czyli tak, jakbyśmy ten detal ustawili na stole do drukarki 3D, gdzie zawsze oś Z jest pionowa, ponieważ z tego co tam się orientuje, jeżeli dobrze pamiętam, to Pan Krzysztof coś co z technologii, coś z drukiem 3D tam żenił ten temat, więc myślę, że to o oto. O to tu będzie się rozchodziło. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz pominąłem. Co to znaczy, że tu jest podany L1 takim wymiarem przerywanym przeze mnie. To jest oczywiście specjalnie przeze mnie wymiar wkomponowany. To znaczy, że ten układ wymiarowy, który ja przyjąłem, bo pamiętamy z pierwszej części, że pan Krzysztof nie zdefiniował w pełni wymiarów i nie ustalił jednoznacznie geometrii tego modelu, zrobiłem to sam. Nie wiem, czy wpisuje się to w oczekiwania pana Krzysztofa. To już pan Krzysztof sobie zweryfikuje, jak będzie śledził i analizował ten film. Natomiast ten wymiar będzie zmienny. Ponieważ zobaczcie, mamy. Sposoby ustalenia wymiaru. Mamy tak, 20 mm całkowita głębokość tego, yy, tego detalu, natomiast wymiary odnoszą się do poszczególnych wymiarów, czyli tak, pierwszy zaczep 4 mm grubości, następny zaczep 2 mm grubości odsunięty 10,5 mm od bazy, ale uwaga, ostatni zaczep 2,5 mm zależy od ściany, która będzie zmienna wymiarowo. To znaczy, że ten wymiar L1 będzie zależny od wymiarów 20 mm 2,5 mm 10,5 mm 2,5 mm i taki będzie wynikowy L1. Dlatego e, to zadanie też nie jest bez powodu, ponieważ przyjmując tolerancję dla każdego z wymiarów, e, będziemy w stanie, że tak powiem, znaleźć przedział, w którym uwzględniając te tolerancje wymiarowe, będziemy wiedzieli, co na przykład z suwmiarką jesteśmy w stanie tu zmierzyć. Jakie? Możemy otrzymać wartości, jaki zakres wartości przy wykonywaniu, gdybyśmy to faktycznie, gdyby ten technologicznie detal był możliwy do wykonania na o bruku, skrawaniem, czy tam wtryskiem, czy odlewaniem, no to już tam, czy nawet wydrukiem, czy D. Aczkolwiek tam troszeczkę kwestia tolerancji inaczej wygląda. Mówimy tu o takich bardziej przemysłowych, może inaczej, bardziej popularnych sposobach, czy bardziej konwencjonalnych sposobach wykonywania detali. W związku z tym przyjmujemy, że płaszczyzna XZ będzie naszą płaszczyzną bazową, do Utworzenia głównego zarysu. I teraz skoro ma to być fajnie, dynamiczne modelowane, aby uniezależnić się od zależności poszczególnych cech. Wiem, że to tak dziwnie zabrzmiało, ale chodzi nam o to, żeby większość z tych cech nie była wzajemnie od siebie zależnych, a była zależna od poszczególnych elementów układów współrzędnych Nawet jeżeli teraz brzmi to trudno, zobaczcie prostą sprawę. Co to znaczy zależność cech? To znaczy, że tak jak Pan Krzysztof do tej pory robił ten model, gdzie każda cecha była związana z elementem konstrukcyjnym albo zrzutowanym elementem konstrukcyjnym na bazie już wytworzonej geometrii. W tym momencie tego robić nie będziemy. Prawdopodobnie w ogóle. Jeżeli się zdarzy, to sporadyczny przypadek. Natomiast wszystko będziemy uzależnić od elementów konstrukcyjnych typu punkt, oś płaszczyzna albo lokalnych osporzeńnych. Nie będziemy wszystkiego stosować, yy, ograniczymy się być może tylko do dwóch elementów, żeby tylko na nich przećwiczyć. Dobra, to mamy. Więc teraz skoro wiemy, że detal ma być głęboki na 20 mm, to teraz jaki będzie yy, tego skutek? Ano taki, że będziemy na przykład w osi Y odsuwać go na wymiar 20 mm, czyli wyciągać go na te 20 mm. Czyli w związku z tym, co nam jest potrzebne? No ograniczenie 20 mm. To dlaczego nie zrobimy od razu profilu szkicu i nie wyciągniemy go na 20 mm? A no nie wyciągniemy dlatego, bo potrzebujemy zależnego wymiaru 2,5 mm. I teraz, gdybyśmy to 2,5 mm bazowali na ścianie wytworzonej geometrii, w zależności od tego, co byśmy dalej z tym modelem robili, w przypadku programu FreeCAD nie musielibyśmy, nie musiałoby to wystąpić, ale mógłby wystąpić problem zgubienia odniesienia. Więc aby... O, teraz mi uciekł program. Więc, aby zapobiec właśnie temu przypadkowi, stworzymy sobie płaszczyznę konstrukcyjną, która będzie lokalną bazą, po pierwsze, do granicy głębokości tego modelu, a następnie do uzyskania zaczepu 2,5 mm. W trakcie modelowania wszystko to będzie już klarowne. Zatem na płaszczyźnie x, czy, czy też od płaszczyzny x, z tworzymy sobie nową płaszczyznę konstrukcyjną, która będzie odsunięta o 20 mm. Raz. I uwaga, poszło w minus y. Zgadzamy się na to, czy nie? Załóżmy, że nie. Chcemy w plus y mieć. Odwracamy sobie po prostu flip sides i ta płaszczyzna zostanie odwrócona w kierunku plus y. Dlaczego tak standardowo to wygląda? Nie wiem, aczkolwiek się domyślam, że to jest kwestia wyboru sposobu kliknięcia, z której strony jakby płaszczyzny klikniemy. Zobaczymy, czy teraz zrobi się, że tak powiem, inaczej. Więc jeszcze raz, zaznaczam płaszczyznę XZ plane, jakby z drugiej strony patrząc teraz w oś i zaznaczam sobie płaszczyznę, odsuwam ją na 20 mm. Niestety idzie w minus Y. Dlaczego tak to działa? Nie mam bladego pojęcia. Powinno być zgodnie. Jeżeli podaję kierunek dodatni, powinien być kierunek dodatni. Ale tak to w programie działa. I teraz ktoś zada pytanie, a dlaczego nie 10, dlaczego nie zrobić symetrii? No, bo przecież tutaj widzimy ewidentnie, że jest symetria. A dlaczego nie robimy na głębokości symetrii? Bo to, co się tutaj dzieje w środku, absolutnie z symetrią nie ma nic wspólnego. Więc nawet jeżeli sobie tak to wymiarujemy i odbijemy symetrycznie, czy też wyciągniemy ten, ten zarys na, na wymiar 20 mm symetrycznie, czyli na 10 na stronę, absolutnie nic nam to w tym przypadku nie da, bo i tak musimy lokalne płaszczyzny, czyli tak zwane offsety. Tutaj słowem angielskim się em, posłużę, ponieważ bardzo często jest to takie używane słowo do przesunięcia elementów w modelu. Bardzo często to przesunięcie po prostu jest robione stopniowo od danej bazy. Naszą bazą jest globalny układ współrzędny modelu. Więc nie ma sensu tutaj robić tej symetrii. Wystarczy po prostu w jednym kierunku danej osi zrobić pełne wyciągnięcie, a sterowanie płaszczyznami będzie dla nas i tak tutaj wybawienie. I teraz tak mamy Pierwszą płaszczyznę oczywiście klawisz F2 możemy zmienić nazwę, tak abyśmy się później połapali w modelu, co to jest za płaszczyzna, bo jak będziemy mieli 5 Dayton Plane, no to w końcu po jakimś czasie nie będziemy wiedzieli, co to jest i będziemy musieli po każdym klikać albo go włączać, żeby zobaczyć, za co ten Dayton Plane, czyli ta płaszczyzna konstrukcyjna odpowiada. Więc dajmy sobie tutaj głęb, nawet z polskimi znakami możemy napisać głębokość modelu. Jak to tak będzie, żeby po prostu w ten sposób łatwiej się tutaj e, orientować w przestrzeni e, układu? No to mamy jedną sprawę i od razu stwórzmy sobie kolejne wymagania. Czyli tak, pierwszy zaczep jest robiony na wartość 4 mm. Od razu sobie zróbmy płaszczyznę konstrukcyjną, czyli znowu będzie od bazowej odsunięta na wartość ile 4 mm. Odwracamy kierunek. Akceptujemy, zmieniamy nazwę e, zaczep. Numer 1, dajmy sobie strzałkę 4 mm, czyli zgodnie z rysunkiem, jako bazowy wymiar, nawet żeby później historycznie sobie w przypadku zmian wiedzieć, jaka była początkowa wartość. Kolejny, zaczep numer 2 jest odsunięty od bazy o 10,5 mm, czyli ja sobie tutaj pozwolę również nazwać, czyli tak, odsuniemy się o 10,5 mm od początku układu współrzędnych, przy czym znowu musimy odwrócić kierunek. I tutaj pozwolę sobie, a zrobimy po polsku, jak już piszemy po polsku, to po polsku, odsunięcie 10,5 mm. Mamy płaszczyznę i teraz od tego, uwaga, ponieważ tu widzimy kolejny wymiar, 2 mm, od odsunięcia 10,5 mm, mm dla zaczepu numer 2, więc stąd dopiero od tej płaszczyzny będziemy tworzyć, czyli od Zaczepu Dayton Plane 002, czyli odsunięcie 10,5 mm, stworzymy sobie nową płaszczyznę konstrukcyjną odsuniętą o 2 mm, i teraz tą płaszczyzną będziemy sterować wymiarem tego zaczepu. Więc sobie to zaakceptujemy, i teraz tu sobie podpiszemy zaczep numer 2 na wartość 2 mm. W ten sposób. Więc teraz tutaj mamy zarysy, w ten sposób budujemy sobie układ pożarny pod, pod nasz model, którym chcemy sterować. No i teraz trzeci zaczep jest odsunięty, czyli najpierw musimy sobie stworzyć odsunięcie od głębokości modelu na 2,5 mm, no bo tak będzie wymiarowane nasze, tak będzie wymiarowany. Ten zaczep. Więc znowu wybieramy tworzenie płaszczyzny konstrukcyjnej, zaznaczamy sobie bazę, płaszczyznę odniesienia jako bazę lokalną, wprowadzamy sobie wymiar 2,5 mm. Odwracamy znowu kierunek, teraz, w związku z tym, że tam był kierunek odwrócony, to nam się kierunek na osi Y w, przerzucił w plus, no to teraz znowu musimy pójść w minus, więc stąd znowu odwracamy kierunek. No i stąd sobie teraz ustawimy zaczep numer 3 na wartość 2,5 mm i mamy elegancko podpisane wszystkie osie i możemy teraz tymi osiami sterować, czyli mamy głębokość modelu, tutaj również sobie jako jako podstawę możemy ustawić 20 mm, i teraz zobaczcie, wymiar L1, który jest wynikowy, będzie wynikał ze zmiany na przykład głębokości modelu 20 mm. Więc, jak sobie teraz tu zmienię pozycję, zobaczcie, że do każdego elementu konstrukcyjnego jestem w stanie bardzo szybko dotrzeć poprzez rozwinięcie danych związanych właśnie z danym elementem konstrukcyjnym, gdzie właśnie sterujemy na przykład 30 mm. I teraz zobaczcie, od razu zostaje zachowana wymiar tego zaczepu 2,5 mm, ponieważ ta płaszczyzna jest zależna właśnie od tej skrajnej wynikającej z wymiaru 20 mm lokalnej płaszczyzny konstrukcyjnej stanowiącej w tym momencie bazę dla właśnie wymiaru tego zaczepu. I teraz pomiędzy tą płaszczyzną a tą płaszczyzną jeszcze raz klawiszem kontrol, nie uda mi się tego tu zaznaczyć. O tak, zaczep... Pomiędzy tymi dwoma płaszczyznami znajduje się wymiar L1, który jest wymiarem ruchomym. Wracamy z powrotem na wymiar 20 mm. Enter. Dobrze, więc tu już mamy. Podstawowe płaszczyzny pod pierwsze cechy modelu. Kolejna cecha modelu to grubość elementu, i tu też ustalimy sobie to płaszczyzną, czyli teraz od płaszczyzny bazowej, czyli na płaszczyźnie, na której stoi nam model, który jest postawiony, czy też stół drukarki, możemy sobie to nawet w ten sposób teraz, że tak powiem, przyjąć takie oznaczenie. Znowu ustawimy sobie płaszczyznę, która jest odsunięta o wartość 2 mm. Czyli dajmy sobie teraz tutaj niech będzie grubość profilu 2 mm. O, i teraz już wiemy, gdzie jesteśmy, w którym, w którym miejscu. Dodatkowo mamy pozycję osi dla otworów 3 razy 2 mm. I ona ma być również sterowana. Czyli stworzymy sobie teraz oś. Znowu od podstawy stworzymy sobie oś. Niech będzie po. Wprowadzimy sobie teraz tak, po Y wymiar 12 mm i ma być po Y. OK. I już mamy lokalną oś konstrukcyjną po to, aby właśnie mieć możliwość szybkiej zmiany pozycji otworów I2 mm. Gdyby to było za szybko, skasuję, jeszcze raz pokażę, jak tą oś ustawić. Zaznaczam sobie płaszczyznę odniesienia, czyli płaszczyznę XY. Globalnego układu współrzędnych. Klikam sobie na oś konstrukcyjną. Ustalam sobie, ponieważ interesuje mnie położenie osi Y. W osi Y wysokość 12 mm. Tu nam powędrowała oś. Przy czym ona w tym momencie, z racji tego, że jest object X ustawiony jako aktywny, ustawiła się wzdłuż osi X, a nas interesuje oś Y. Zostaje w tym momencie odwrócona. I teraz to będzie oś otworów. 3 razy fi 2 mm. I teraz, w tym momencie, chcę zmienić wysokość położenia tych otworów od bazy. No to zmieniam tylko wartość położenia osi. I ona od razu błyskawicznie. 120, to może przesadziłem. Ale na przykład 20 widzimy, że ta oś nam ładnie działa, prowadzi i na niej będzie zorientowany środek otworu. Będzie zrzutowany do szkicu. I teraz ktoś powie: "Ale to przecież jest takie zagmatwane, tu ciężko cokolwiek zobaczyć". Każdy element konstrukcyjny klawiszem spacja możemy powyłączać. Dzięki temu jeżeli w danym momencie któryś element konstrukcyjny będzie nam utrudniał proces modelowania, klawisz spacja włączamy, wyłączamy, przełączamy i jesteśmy w stanie od łatwiej się tutaj posługiwać. Czy jeszcze musimy tworzyć jakieś dodatkowe elementy konstrukcyjne możemy, ale nie musimy. W ramach treningu polecam spróbować, natomiast z mojego punktu widzenia uważam, że to, co jest już określone, będzie wystarczające do tego, by pozostałe elementy z pomocą określonych szkiców, móc w pełni już. Kontrolować. W razie, gdyby się coś tu jeszcze pojawiło, to będziemy to analizować. I powinno nam się udać w miarę niezależny geometrycznie model utworzyć. Startujemy od pierwszego profilu, więc teraz tak, tworzymy na osi, musimy sobie włączyć grubość profilu, bo ta płaszczyzna będzie nam potrzebna. I teraz, aha jeszcze uwaga, bo do każdej płaszczyzny, do każdego elementu konstrukcyjnego mamy podany wymiar. Czy w momencie jak będziemy zmieniać położenie danego wymiaru, na przykład przesuniemy płaszczyznę o grubości profilu na 3 mm, czy ten wymiar, czy to nazwę będziemy zmieniać? Absolutnie nie. Bo to jest jakby dana wejściowa, dana początkowa związana z modelem, a ponieważ będziemy używać tych elementów konstrukcyjnych do definiowania szkiców, w momencie, gdybyśmy tu nazwę zmienili, program mógłby zgubić zależność. Teoretycznie możemy odwołać się do nazwy znajdującej się tak jakby wewnątrz tego elementu. Potem pokażę Wam to podczas definiowania, jeżeli mi to nie ucieknie, i wówczas wówczas to zmiana nazwy nie będzie wpływała na to, ale póki co. Ustawmy sobie, traktujmy to jako dane takie wejściowe, dane początkowe, dane z których zaczynaliśmy tworzyć model. Myślę, że to jest taki w miarę na początku dobry nawyk, po to, aby wiedzieć, co, co było wejściowe, jak ten model na początku wyglądał. Więc tak, to będzie nam potrzebne. No i startujemy z pierwszym szkicem na płaszczyźnie XZ Plane. Mamy już, widzimy kierunek, żebyśmy w dobrą stronę wszystko rysowali. Mamy od frontu, i teraz co jest potrzebne, żeby łatwo, szybko zdefiniować ten model? Wystarczy nam tylko połówka, bo tutaj faktycznie symetria jest zachowana. Zresztą z tego powodu w środku znajduje się początek układu współrzędnych, więc tu mamy informację, że model jest symetryczny i dla przeciwieństwa tego, co e, zrobił Pan Krzysztof u siebie, my narysujemy tę tylko połówkę profilu, a następnie zastosujemy operację lustra, po to by ten szkic był łatwiejszy, prostszy w, e, tutaj w ogarnięciu. Jak będziemy to tworzyć? Skorzystamy sobie z narzędzia polilinii, czyli w ten sposób sobie określimy wymiary, pójdziemy sobie, narysujemy, nawet dobrze, że tutaj Jedna, jeden fragment nam się troszeczkę skrzywił, domkniemy sobie szkic, tu się drugi skrzywił i będziemy teraz prostować. Można w, na wiele sposobów wyprostować sobie, że tak powiem, elementy szkicu. Na przykład tutaj można sobie dowiązać do osi, a tutaj na przykład można zastosować relację pionowości. I teraz uwaga. Tutaj mamy płaszczyznę konstrukcyjną, którą sobie teraz zrzutujemy. Zrzutowanie za pomocą narzędzia Create External Geometry spowodowało, że na bazie tej płaszczyzny konstrukcyjnej, która się nazywa grubość profilu 2 mm, została zrzutowana do szkicu kość konstrukcyjna o nieskończonej długości. I teraz, mając tą oś, my sobie za pomocą rela relacji przynależności punktu do elementu szkicu yy, Przypniemy punkt tego profilu właśnie do tej osi. Dzięki temu będziemy mieli ustaloną grubość profilu. Ale uwaga, my chcemy to zrobić na całej ciągłości tego profilu, powiedzmy. Na razie mamy tylko zwymiarowany jeden, jakby segment, a chcemy wszystkie. Więc tutaj nie ma innej opcji. Musimy posiłkować się wymiarem. Czyli na przykład tutaj, ale uwaga, ten wymiar, który tutaj mamy, czyli na razie jest to jakieś tam 11, powiedzmy, 0,6 mm. Zedytujemy sobie w ten sposób, aby odczytać, odczytać ten wymiar z naszej płaszczyzny konstrukcyjnej. I teraz tak, muszę się tutaj na chwilę przełączyć, zaakceptuję sobie ten wymiar 11,5 mm, ponieważ chcę Wam pokazać to dokładnie i nie z poziomu szkicu, a zrobię to z poziomu edytora równań, ponieważ wiemy, że to, co ja tutaj w szkicu bym zmienił w tym wymiarze, mam dostęp przez edytor równań. I teraz to, co tutaj wprowadzam, alternatywnie mogę wprowadzać poprzez sekcję sketch, czyli właśnie sekcję odnoszącą się do szkicu w powiedzmy podsekcji wiązania. Tylko uwaga, jedna ważna sprawa: każde wiązanie, które będzie w danym szkicu, czyli wymiar przez Was nadany, będzie miało swój indywidualny numer dla danego szkicu. On niekoniecznie będzie się zaczynał od jedynki, będzie miał różne wartości w zależności od tego, co już zostało utworzone. I teraz sprawa jest taka, że ze względów natury programistycznej są to elementy pewnego wektora, czy też pewnej macierzy, pewnej listy, jak zwał, tak zwał. Nie wchodzimy w szczegóły, natomiast te wyrazy. W tej liście, w tej macierzy, w tym wektorze numerowane są od zera. Oznacza to, że ten numer, który widzimy, jeżeli chcemy się do niego odwołać z innego elementu znajdującego się w programie, musimy pomniejszyć o 1. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy gdzieś się odnieść do tego wymiaru oznaczonego numerem 19, to tak naprawdę musimy odnieść się do wymiaru o oznaczeniu 18. Musimy o tym pamiętać, ponieważ my chcemy odnieść się do wymiaru położenia. Płaszczyzny, grubość profilu 2 mm, którą mamy w Attachment Offset Position w osi Z3 mm, w tym momencie, bo zmieniliśmy sobie tą wartość. Więc musimy się odnieść do Z. Tutaj będzie łatwo, ponieważ będzie to wymiar bazowy definiujący płaszczyznę. Ale gdybyśmy się odnosili do wymiaru już istniejącego w szkicu, to musimy pamiętać o zmianie tej numeracji. I możemy to zrobić również tu. Odnosimy się do płaszczyzny odnosimy się do płaszczyzny tylko musimy kliknąć w wprowadzenie wyrażeń po to żeby widzieć co się tutaj po kolei dzieje czyli potrzebna nam jest grubość profilu 2 mm i teraz uwaga tu jest teraz taka sprawa też że jak będziecie wprowadzać nazwy elementów obiektów do tego by się do nich odwołać to będą cechy dajmy sobie na to sketch na przykład o w tym przypadku Będą pozycje bez nawiasów ostrych oraz pozycje z nawiasami ostrymi. Pozycje bez nawiasów ostrych to są te nazwy takie wewnętrzne, z punktu, identyfikujące z punktu widzenia programu. Natomiast te nazwy, które są w ostrych nawiasach, to będą nazwy widoczne dla użytkownika. Dlatego sketch i sketch, ponieważ on nie ma swojej nazwy, a jest pierwszym szkicem, to czy z punktu widzenia programu, czy z punktu widzenia jakby. Powłoki użytkownika, on się nazywa tak samo, ale gdybyśmy tutaj zmienili nazwę, na przykład szkic profilu, no to wtedy by była taka sytuacja, że gdybyśmy wywołali sketch, to właśnie byłby ten szkic profilu, ale w nawiasie ostrym mielibyśmy tutaj napisane właśnie szkic profilu. Dlatego jak sobie spróbujemy napisać grubość profilu, no to widzimy tylko w ten sposób, ale gdybyśmy yy, spróbowali wpisać yy, plane no to wtedy datum plane i mamy kilka tych datum plane, czyli datum plane 001 to jest zaczep numer 1, datum plane 002, potem datum plane 003 i tak dalej, i tak dalej. I to są właśnie jakby aliasy do tych wewnętrznych nazw. Dlatego jeżeli odnosimy się do wewnętrznej nazwy, wtedy zmiana nazwy przez użytkownika nie powoduje problemu, natomiast gdy użyjemy tej nazwy z nawiasu ostrego, potem go zmienimy, może gdzieś tam czasami wystąpić sytuacja, że to odwołanie się gdzieś tam zgubi. No tutaj musiałem na, trochę na to poświęcić czasu, żeby to żeby to wytłumaczyć, ponieważ trochę osób bierze się za to, żeby rozwijać tą wiedzę, a tam zgłasza, że nie może się rozczytać i, i jakby używać tych cech, ponieważ nie zawsze to działa im. Myślę, że to są główne powody. Dobra. Aha. Nie jeszcze jedna podpowiedź, że gdyby kiedyś pojawił się jakiś problem identyfikacji, to jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że gdy zaczynamy, na przykład, używać po prostu pojeść datum plane, tylko teraz skasowałem jeszcze raz datum plane, to one generalnie będą wyświetlane w takim ułożeniu, jakie znajdują się na liście. Czyli jeżeli chcemy dotrzeć do grubości profilu 2, no to widzimy jaka jest ostatnia płaszczyzna, czyli datum plane 0.0.5, potem jest datum line, czyli oś otworów, czyli wybieramy sobie datum plane 0.0.5, potem zgodnie z odniesieniem to będzie base, czyli placement, no i w osi Z przesunęliśmy o wartość 3 mm, ok. Dobra, to to mamy gotowe i zobaczcie, że ten wymiar od razu się zaktualizował. Co robimy dalej? A no wprowadzamy kolejne odniesienia, czyli kolejny wymiar, w ten sposób, że na przykład, jeszcze raz, bo tutaj teraz nie odświeżyło, no nie mogę wymiaru wybrać, o teraz, od punktu na przykład do Odcinka, no i tutaj sobie znowu odniesiemy się do wymiaru, i teraz spróbujemy zrobić to, o czym mówiliśmy, czyli zostawię na razie tak, taką wartość, jaką tutaj została teraz wygenerowana przez program na bazie ustalenia, ale zmodyfikujemy ten wymiar z punktu widzenia odniesienia do wymiaru, czyli po prostu w odniesieniu. Z racji tego, że jesteśmy w lokalnej pozycji, wystarczy, że wpiszemy polecenie constraints, no i teraz w nawiasie kwadratowym jego numer, czyli skoro jest 19, zmniejszamy o jedną wartość, czyli 18, zamykamy nawias kwadratowy, widzimy wartość 3 mm. Zostało to zaktualizowane. Przechodzimy do szkicu, gdzie ten wymiar został już poprawiony. Oczywiście, gdybyśmy z tego miejsca to robili, również możemy przejść do edycji i również z tego miejsca możemy to aktualizować. Jest to sprawa generalnie zamienna, więc teraz widzimy, że to powinno się automatycznie aktualizować. Przechodzimy zatem do szkicu. No i teraz dokończymy wymiarowanie 30 na dole. Czyli z tego będziemy mieli połowę do osi, czyli wartość 15 mm i właśnie uwaga, to co yy, czasami się przytrafia, gdy zbyt gwałtownie zmienimy wartość wymiaru. Zobaczcie, zrobię Ctrl Z, że tutaj widzimy pozycję jednego odcinka od drugiego w sposób ustalony. I teraz, gdy chwytam za jeden, zmienia, wszystko działa. Gdy teraz chwytam za punkt, i do osi 39 wymiar jest dobrze. Jak zrobimy sobie na przykład 38, czy tam 37 jest dobrze, a zróbmy sobie teraz bardzo duży skok, na przykład 15 mm. Widzicie, program nagle zaczyna odwracać. I to jest też jeden z błędów programu FreeCAD, który czeka rozwiązania. Mam nadzieję, że to się kiedyś naprawi, ponieważ w momencie, kiedy chcemy zmieniać wymiary naszego modelu, musimy to robić stopniowo. Gdy zrobimy to zbyt gwałtownie, zbyt dynamicznie, program przez to, że odwróci nam tutaj linie wymiarowe, teoretycznie sposób wymiarowania tak naprawdę nie powinien mieć znaczenia. Ustań ustalamy wymiar to ustalamy wymiar i koniec nie powinno to swojego położenia tutaj jakby odwracać więc no, musimy na to tutaj uważać i jeżeli takie sytuacje się dzieją to łatwiej jest No co zrobić No po prostu przesunąć ręcznie na wstępie i, i dopiero potem sobie ten wymiar tam ustawić na 15 mm i wtedy przy niewielkim skoku tego problemu raczej Raczej nie ma. Także na to też zwracam uwagę, żeby uważać. <gryw> zwracam uwagę, żeby uważać podczas właśnie zmiany wymiarów. No i teraz całkowita tutaj długość to jest 36 mm, czyli będziemy mieli na wymiarze 18 wartości Dobrze, to mamy, to mamy. I teraz jeszcze ustalimy sobie wysokość, która wynosi. Uwaga, zgodnie teraz z tym wymiarem 2 razy 10 mm od bazy do całkowitej, całkowitej, najwyższego punktu, czyli w ten sposób będziemy mieli 10 mm. Dobrze, szkic jest w pełni związany, o to nam chodziło, tak powinno to wyglądać, bardzo prosty szkic, nawet jeżeli tutaj, jak miał takie pan Krzysztof przejście po łuku, można to tutaj wprowadzić też tymi wymiarami w odpowiedni sposób wymiarować, powinno to działać, jeżeli to będzie proste wymiarowanie. Wyjdziemy. No i teraz potrzebujemy głębokości modelu, czyli aktywujemy tą płaszczyznę, ponieważ ten szkic, który tu sobie tutaj utworzyliśmy, będziemy teraz do niej wyciągać. Czyli zaznaczam sketch, wyciągnięcie i wybieram sobie up to face, czyli wybieram sobie płaszczyznę konstrukcyjną. I mamy gotowy fragment wyciągnięcia. Oczywiście od razu zrobimy lustro, ale uwaga, nie według vertical sketch axis. Bo my odbijamy według płaszczyzn, a nie osi szkicu, więc wybieramy sobie płaszczyznę symetrii YZ, szukamy sobie na liście. To jest niby to samo, ale jak dla mnie jest to w pełni jednoznacznie zdefiniowane. Dobrze, robimy próbę, zmieniamy grubość, wracamy z powrotem na grubość profilu 2 mm. Attachment Offset Position z 3 mm na 2 mm, enter. Zobaczcie, grubość w całym profilu została zaktualizowana. Zrobimy 4 mm, zrobimy 1 mm. Zobaczcie, elegancko cały model sobie już w tym momencie działa. Więc tutaj, już w tym sposobie, za pomocą prostych elementów konstrukcyjnych typu płaszczyzna i odpowiedni sposób wymiarowania, jesteśmy w stanie sterować grubością modelu. Oczywiście, z punktu widzenia szkicu, jesteśmy w stanie też sterować wymiarami czy też offsetem. Oczywiście musimy tutaj uważać, czyli na przykład wysokość, wracamy na 10 rozwartość całkowita na przykład 36-40 dajmy sobie 20 mm możemy sobie to zostawić na razie 15 mm zewnętrzna na dole dajmy sobie 12 mm no fajnie nam to widać działa przy czym nie są to duże skoki wymiarowe gdybyśmy to zrobili drastycznie szkic mógłby ulec że tak powiem pod spodem tam odwróceniu i wtedy byśmy mieli błąd przebudowania ale to są już jakby problemy szkicu. No i oczywiście głębokość modelu będziemy sterować za pomocą płaszczyzny, na przykład na 30 mm, i to wszystko będzie tutaj z powrotem ładnie, ładnie działać. To mamy, grubość profilu na razie zostawimy. Teraz stop płaszczyzna niech tu będzie dalej, ponieważ zajmiemy się teraz tworzeniem. Zaczepu. I ktoś zapyta, a dlaczego nie zrobiliśmy go od razu w szkicu? Bo pan Krzysztof zrobił od razu w szkicu, a my tego od razu w szkicu nie zrobimy. Z bardzo prostej przyczyny. Mamy trzy płaszczyzny konstrukcyjne: trzy bazy, czyli zaczep numer 1 zaczep numer 2 i zaczep numer 3 Mamy trzy płaszczyzny konstrukcyjne, na której musi pojawić się profil zaczepu. Albo innymi słowy, musimy. Użyć co najmniej dwóch płaszczyzn konstrukcyjnych do tego, aby z utworzonego e, profilu wykonać wycięcia. Kierunek działania jest do Waszego przetestowania, sprawdzenia i e, zweryfikowania, jak Wam wygodniej, jak Wam lepiej. Ja Wam teraz pokażę sposób e, tylko dodatni, to znaczy będziemy niezależnie tworzyć trzy e, zaczepy, tak żebyśmy nie robili wycinania. Możecie zrobić od razu pełny zaczep i wycinać do Waszej dyspozycji. Najważniejsze jest to, że stworzymy sobie jeden stały profil, który będziemy dosłownie jednym poleceniem szkicu kopiować na pozostałe płaszczyzny. Poprzez kopiowanie zachowamy wymiarowanie i odniesienia szkicu. To w takim przypadku nie powinno ulec żadnym awariom, a zapewni od razu oczekiwania pana Krzysztofa w stosunku do y, zmian położenia i pozycji a nawet wymiarów profilu tych zaczepów powinno to fajnie działać więc teraz gdzie robimy główny szkic No z racji tego że wszystko dzieje się na płaszczyźnie zera zróbmy na płaszczyźnie zera jest to główna płaszczyzna układu gdzie FreeCAD ma najmniejsze pole możliwe do pojawienia się błędu zatem używamy płaszczyzny znowu XZ plane do tego by stworzyć sobie pierwszy szkic. Widzimy resztę płaszczyzn. Myślę, że nie, powinna, nie powinno nas to denerwować, ale jeszcze co sobie musimy włączyć? Widoczność osi, bo oś otworu będzie istotna do tego, aby ten otwór przelotowy przez te trzy zaczepy od razu spozycjonować. Żeby było to możliwe, od razu sobie go zrzutujemy. Czyli klikam sobie narzędziem Create External Geometry na osi. Tworzy mi się punkt. Ten punkt na tym szkicu będzie zależny od zmiany pozycji osi atomi zapewni dynamiczną zmianę pozycji otworu właśnie 3 razy 2 mm. Zobaczcie, na tym na tym punkcie e, widzę od razu tworzy się przybliżeniu ten typ wiązania, czyli wiązanie przynależności punktu do punktu jeszcze raz, bo teraz źle zaznaczyłem. E, tylko okrąg muszę wybrać. No i czego on mi się tak tutaj wyłącza no? Jest, dobra. I wymiarujemy go na fit 2. I tyle. Okrąg, czyli otwory nasze przyszłe są już spozycjonowane. I teraz też drugie pytanie. Czy otwór w tych zaczepach robić w jednym szkicu czy w oddzielnym? Ja teraz zrobię wam w jednym szkicu. Ale od razu mówię, że jest to bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo gdy za bardzo zaczniecie niezależnie zmieniać wymiary 12 i 14, może się okazać tak, że przy zmianach na przykład jeszcze dodatkowo średnicy tych otworów Otwór wyjdzie poza obrys yy, zaczepu, i wtedy FreeCat będzie miał problem, jak to wygenerować. Jeżeli otwór zrobimy w niezależnej kolejnej operacji, to wtedy po prostu uzyskamy brak zadziałania, brak wygenerowania tego otworu, ale nie uzyskamy błędu w szkicu. Dlatego to jest też do waszego rozważenia i przetestowania. Ja pokażę skróconą opcję, ale zwróciłem wam uwagę na to, że taki problem może wystąpić. No i kolejna sprawa. Tutaj widzimy ewidentnie, że baza jest od górnej ściany, górnej powierzchni tego zarysu, tego profilu. No to teraz, to co robił permanentnie pan Krzysztof, robił rzutowanie krawędzi za pomocą Create External Geometry. O w ten sposób i do tego się bazował. My się nie będziemy do tego bazować, bo to może być źródłem błędu. My się będziemy bazować do płaszczyzny, do płaszczyzny grubość profilu, bo ona ustala nam grubość tego profilu, więc ona jest naszą bazą, która nie będzie powodować błędu. Zrzutujemy sobie i tu jest nasza baza. I tak naprawdę mogę sobie to moje Mirror, czyli mój obiekt aktualny wyłączyć i mam wszystko, co jest niezbędne do tego, by jednoznacznie w tym momencie w sposób niezależny, zdefiniować profil. Zaczepu. Robimy to. Czyli teraz tak. Wybiorę sobie znowu tworzenie polilinię. Nie będę startował od razu zaczepiając się oś konstrukcyjną, ponieważ tutaj FreeCAD też robi dziwne rzeczy i od razu nam ściąga ten punkt do osi pionowej, do osi Z. Dlatego zrobię to lekko sobie w powietrzu. Poprzez klawisz M zmienię, zmienię tryb działania. Poliliń tak, aby utworzyć łuk, i teraz znowu zmienię tryb działania, tak żeby utworzyć odcinek. I to na co zwracałem uwagę w opiniowaniu modelu, robimy tutaj styczność. Tu nie ma punktów przegięcia. Zwykle się tak nie robi. Tym bardziej, że tutaj mamy informacyjnie promień, a mamy rozstaw i mamy kąt oraz mamy wysokość. Te wymiary łatwo zmierzyć. Natomiast jeżeli tu będziemy kombinować przy, przy tych przejściach, nikt tego nie w łatwy sposób nie oceni, nie zmierzy, gdyby powiedzmy w praktyce detal podlegał odbiorom czy też jakiejś kontroli. Więc teraz tu łapiemy punkt, tu łapiemy punkt do osi i teraz środek. Środka, z racji tego, że to ma być ruchome, absolutnie nie wiążemy ze środkiem e, okręgu, ponieważ to by było sprzeczne z założeniami, które zostały tutaj ustalone. Nawet jeżeli nie trafiłem w oczekiwania pana Krzysztofa, to już wyciągniemy, myślę, wnioski samodzielnie, jak również państwo, którzy śledzą nadal ten film. Kwestia symetrii. Możemy ustawić to na, dwojako, na dwojaki sposób: możemy wprost relacją symetrii sobie ustalić. Natomiast jeżeli ustalimy sobie teraz tak, domkniemy sobie profil, czyli jeszcze jeden odcinek, ponieważ oś konstrukcyjna nam sprawy nie załatwia i użyjemy relacji równości dwóch odcinków, to w momencie, kiedy okrąg jest ściągnięty do osi, to relacja symetrii tworzy się niemal automatycznie. Wystarczy, że teraz dopieścimy ten profil poprzez nadanie potrzebnych wymiarów. Czyli teraz tak, na tej pozycji mamy wymiar 8 mm, o bardzo ciekawy kształt się teraz zrobił, ale takiego nie chcemy, więc go tu poprawimy, to troszeczkę wyciągniemy. Lecimy sobie teraz dalej. Wysokość całkowita 14 mm, jak to złapać? Generalnie, gdybyśmy mieli do dyspozycji bardziej poważne problemy, programy w sensie komercyjnym, może złego słowa użyłem, bo absolutnie nie chcę tutaj FreeCAD-owi umniejszać, bo, bo frikat naprawdę wiele, wiele potrafi, więc tutaj nie chcę, że tak powiem, może negatywnie to zabrzmiało, więc cofam to, co powiedziałem. I teraz utworzymy sobie punkt. Wiązanie, oczywiście, punktu do osi raz i wiązanie punktu do łuku drugi raz w ten sposób. I widzimy, że teraz mamy to wszystko tutaj elastyczne. I teraz wymiary. 3 razy 14 mm, z racji tego, że na rysunku widzimy czy oddzielne cechy, czyli teraz od punktu, który sobie ładnie związaliśmy jako punkt konstrukcyjny, wiążemy się do osi, ale uwaga, do osi bazy, bo wymiar jest nie do powierzchni. Górnej, tak jak w przypadku kołka FI3, tylko od zera. Czyli też zwracamy uwagę, którą oś wybieramy. Oczywiście nie tą konstrukcyjną, tylko oś układu. I tutaj ustalamy sobie wymiar 14 mm. To mamy tutaj raz. No i teraz jeszcze kąt 20 stopni. Czyli teraz stąd prowadzimy. Tutaj 20 stopni, i zobaczcie, mamy szkic w pełni związany. Ten wymiar kątowy 20 stopni mogę sobie tutaj przeciągnąć. I teraz stąd mogę sobie niezależnie, prawda, zmieniać wymiar 15 mm. A za pomocą e, elementu konstrukcyjnego typu oś, mogę zmieniać pozycję otworu. I to wszystko będzie działać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobrze, wychodzimy. Czyli zadania i wyjście z profilu szkicu, ponieważ on już jest kompletny. No i teraz wracamy do tego, co nam jest potrzebne. Czyli pierwszy zaczep, bo tu mamy początek układów współrzędnych i tutaj zaczęliśmy szkicować. Jest na wartość 4 mm, czyli do zaczepu numer 1, do zaznaczonej teraz płaszczyzny konstrukcyjnej. Więc ponownie wybieramy sobie wyciągnięcie, czyli pada. Wybieramy sobie. Ten szkic zresztą już został wybrany, natomiast ustalamy kierunek działania, czyli do e, AptuFest, czyli do ściany, do płaszczyzny. Wybieramy sobie płaszczyznę i proszę zobaczyć, pierwszy, e, pierwszy zaczep jest gotowy. Więc teraz, tak, też sobie możemy tutaj nazwy wprowadzić, na przykład e, nazwa pierwszego wyciągnięcia to będzie wyciągnięcie profilu, to będzie raz. No, to tu będzie lustro, no to ok. I teraz tutaj sobie zrobimy zaczep numer 1. I wtedy będzie wszystko jasne. Robimy teraz zaczep numer 2. Zaczep numer 2, czyli od odsunięcia 10,5 na wymiar 2 mm. Czyli teraz tak, ta płaszczyzna nam jest niepotrzebna, zaczep numer 1 nam jest niepotrzebny, potrzebna nam jest płaszczyzna odsunięcie 10,5 oraz zaczep numer 2, zaczep numer 3 niepotrzebny wyłączam, grubość profilu niepotrzebna, oś otworu w tym momencie niepotrzebna. Te dwie płaszczyzny są nam teraz potrzebne do tego aby teraz w tej pozycji ustalić sobie aby w tej pozycji ustalić sobie teraz właśnie te wymiary. Więc teraz tak, na której powierzchni będę tworzył szkic. Na przykład na powierzchni płaszczyźnie konstrukcyjnej odsuniętej o 10,5 mm, czyli odsunięcie 10,5. Zaznaczam tą płaszczyznę i tworzę sobie na niej nowy szkic. Uwaga, od razu przełączam się na zakładkę model i od razu rozwijam operację zaczep numer 1, aby był widoczny szkic, ponieważ będę go kopiował. Kopiowanie będę wykonywał za pomocą narzędzia Create Carbon Copy, kalka techniczna, generalnie rzutowanie szkicu już istniejącego. Wybieram to narzędzie i wybieram sobie teraz ten szkic spod tego zaczepu. Szkic został teraz tu skopiowany i tyle, gotowe. Mam gotowy szkic yy, w pełni zwymiarowany, trzymający wiązania. I ja teraz ten szkic wyciągam do. Płaszczyzny konstrukcyjnej i akceptuję. I teraz tak, mogę te płaszczyzny w zasadzie zostawić. Mogę operację nazwać na F2 klawisz yy, zaczep numer 2. Dobra. I teraz mogę sprawdzić, co się stanie, jak zmienię pozycję odsunięcia 10,5 mm na 5 mm i zmienię. Teraz wymiar tego zaczepu, na przykład na 5 mm, wszystko sobie działa automatycznie. Dobrze, wróćmy do tego, co było, czyli tutaj przestawimy na 10,5 mm i wartość zmienimy na 2 mm. I uwaga, zmienimy pozycję otworu z 12 na 10 mm. Raz, i zmienimy również, i uwaga, gdzie jest bazowy szkic w zaczepie numer 1. Jeżeli tego nie pamiętamy, możemy sobie dodać adnotację, bazowy szkic w nazwie. Bazowy szkic, i teraz w tym szkicu zmienimy sobie wymiar bez wchodzenia do tego szkicu wysokości. Tego zaczepu z 14 na przykład na 13 mm. Zobaczcie, wszystko nam od razu ładnie działa. Możemy pójść do takiej wartości, możemy spróbować zmienić kąt na przykład na 22 stopnie. Też nie szalejmy za bardzo z tymi zmianami, żeby coś nam się nie stało. Możemy zmienić rozwartość podstawy na przykład na 10 mm. Wszystko ładnie nam od razu działa i możemy tutaj zmieniać. Wracamy, wracamy na oś otworów na pozycję na pozycję 12 mm to było, czyli placement position i w zecie mamy nie w tym nie w base, tylko w attachment offset position. I tutaj mamy po Y 12 mm, tylko teraz zmieniłem przez przypadek wygląd, orientację modelu w przestrzeni, dobra więc to nam działa dla jeszcze utrwalenia, ponieważ tam zmieniłem, gdyby były wątpliwości, to jeszcze raz przedstawię, że nic tutaj, że tak powiem, nie było fabrykowane. Dobra, lecimy dalej. Pozostał nam jeszcze zaczep numer 3, czyli teraz tak, potrzebujemy głębokość modelu, bo to jest pierwsza płaszczyzna i potrzebujemy zaczep numer 3, 2,5 mm. I teraz znowu, na której płaszczyźnie chcemy szkicować, na przykład na płaszczyźnie. Idąc konsekwentnie od początku tworzenia modelu, od początku tworzenia zależności, czyli głębokość modelu 20 mm, na tej płaszczyźnie stworzymy sobie nowy szkic. I znowu za pomocą narzędzia, kalka techniczna, skopiujemy sobie bazowy szkic. Close gotowe, i z tego bazowego szkicu wyciągniemy sobie go um, up to face, czyli do naszej kolejnej płaszczyzny konstrukcyjnej. I teraz w momencie kiedy wyłączę jedną drugą płaszczyznę, mam już przejrzysty model. I teraz zobaczcie, zrobimy w ten sposób, że zmienimy głębokość modelu całkowicie na przykład na 30 mm. I zobaczcie, teraz wszystko działa, ponieważ taka jest zależność w tym momencie modelu. Zmienimy jeszcze na wszelki wypadek pozycję osi, i sobie to wszystko tutaj od razu ładnie działa. Dla wszystkich przypadków. Więc niezależnie sterujemy, zmieniamy geometrię modelu w bardzo. Szybki sposób. Wrócimy z tym wymiarem też na 20 mm, i lecimy dalej z tematem, czyli pozycja otworu od bazy 7,25, i tyle. I tutaj jest taka sprawa, że my nie wiemy z, z, z punktu widzenia opisu przedstawionego modelu przez pana Krzysztofa, czy to ma być w symetrii tych dwóch elementów, czy nie. Jeżeli ma być w symetrii, to tutaj już może nie będę przeciągał, ale jak przejdziemy sobie do playlisty poświęconej frikadowi na moim kanale, to stworzyłem tutaj taką krótką serię trzech filmów. Odcinek 49 350 351 w temacie na przykład tworzenia lokalnych płaszczyzn symetrii. Polecam to. W ten sposób, jak stworzymy sobie znów lokalną płaszczyznę symetrii, bardzo łatwo się poradzimy sobie z ustaleniem symetrii, na przykład pomiędzy już stworzonymi płaszczyznami. Tak by, na przykład w trakcie przebudowania modelu, chciałem teraz rysunek sobie włączyć. Ten kołek zawsze znajdował się pomiędzy płaszczyznami konstrukcyjnymi tworzących tutaj. Zaczepów. Także jest to do zrobienia, i FreeCAD będzie to, że tak powiem, ogarniał. Nie będzie miał z tym problemu, nawet jeżeli będziecie polegać na tej wersji 0.21, w momencie, gdyby na przykład wyszła nowsza wersja. Aczkolwiek tam powinno być to jeszcze lepiej. No, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to będzie działało. Dobra, to już mamy, więc przechodzimy do tego kołka. I teraz uwaga, jakie dałem tutaj wymaganie? Pierwsze jest spełnione, drugie, że. Szkic kołka znajduje się na płaszczyźnie układów współrzędnych, czyli na zerze. A wymiar 3 mm zachowany jest bez względu na zmianę grubości podstawy profilu. Taką mamy teraz zagadkę. Czyli do, tu sobie jeszcze podpiszemy, zaczep numer 3. Tu sobie jeszcze podpiszemy. Bez względu na to, co będziemy robić z grubością. Szkic ma się znajdować na płaszczyźnie bazowej, czyli musimy narysować okrąg i ma być ponad 3 mm ponad powierzchnię zaznaczoną teraz przeze mnie na żółto, bez względu jak zmienimy grubość. I to jest bardzo łatwe. Zobaczcie, idziemy do płaszczyzny, na której stworzymy sobie szkic. Odwrócimy sobie model. Widzimy 0, więc od razu wiemy, jak zwymiarować. Czyli od 0725, czyli na spodzie, jakby modelu, robimy okrąg. Wymiarujemy jego średnicę ma wynosić 3, czyli 3 mm i od bazy, czyli od osi wymiar 725 7,25. Ok. Dobra, to mamy. I teraz chcemy, żeby on był zawsze wyciągnięty 3 mm ponad tą powierzchnię, więc po to są stworzone. W operacjach wyciągnięcia, nie tylko w efrykacie, w każdym praktycznie kadzie 3D yy, mamy yy, wyciągnięcia do powierzchni yy, z offsetem od ściany, czyli są to dodatkowe ustawienia, które praktycznie wszędzie są dostępne, gdzie wskazujemy ścianę, ale uwaga nie ścianę modelu płaszczyznę czyli grubość profilu 2 mm. To ustala nam e, pierwszą, e, jakby granicę, a następnie to 3 mm, o których mowa jest w modelu. Ok, i już mamy gotowe. I teraz tak, ustawię w ten sposób model. Sprawdźmy, czy nic się nie wydarzy, jeżeli zmienię grubość modelu. Czy wszystkie pozostałe cechy zostaną zachowane? Uwaga, chwila prawdy, czyli mamy teraz tak. Grubość profilu. Czyli wtedy automatycznie kołek powinien się podnieść. 2 mm, dajmy sobie 3 mm. Zobaczcie, wszystko nam działa. Kąty działają, bo zmieniła się wysokość. Więc 3, dajmy sobie 3,5 mm. Sprawdźmy sobie dla pewności. Jedna ściana, druga ściana, 3 mm. Bez względu na wszystko. Działa nam to założenie. Jeszcze raz, grubość profilu. Dajmy sobie z powrotem 2 mm. Elegancko. Cały model nam pracuje, oś otworów zmienimy na przykład na 13 mm, to już jest graniczne, to już trzeba uważać, bo tu już się mogą zacząć błędy robić, więc wracamy z powrotem z wymiarem, żeby nam tu frykat czegoś nie zrobił złego. No i widzicie, że to wszystko nam e, pracuje. Dobra, i mamy jeszcze jedną cechę. I jeszcze tą jedną cechą jest teraz takie e, dwie ścianki plus w nich otwór prostokątny. Od czego zaczniemy? Żebyśmy robili jak najmniej, czyli żebyśmy zrobili jak najmniej, najpierw profil całego prostokąta, a potem wycięcie w kolejnej operacji. I teraz co nam jest do tego potrzebne, aby znowu to zrobić w łatwy sposób? Potrzebna nam jest tak, na pewno płaszczyzna offsetu 2,5 mm, czyli zaczep numer 3 2,5 mm raz, bo to się dzieje na tej płaszczyźnie oraz Odsunięcie 2 mm od płaszczyzny odsunięcia 10,5 mm bazowej, czyli zaczep numer 2. I teraz na tych dwóch płaszczyznach konstrukcyjnych ma się, mają być ustalone te dwie ścianki. Wybieram na przykład, tak naprawdę do wyboru, ale powiedzmy, że ta płaszczyzna jest pierwsza. To na niej ustalę teraz sobie ten prostokąt. Czyli na tej płaszczyźnie konstrukcyjnej możecie wybrać tą drugą. Nie będzie miało to w tym momencie znaczenia. Ja robię po prostu konsekwentnie po kolejności ustalenia płaszczyzn. Więc tworzę sobie nowy szkic, odwracam sobie model, włączę sobie widoczność przekroju, żeby mi było łatwiej. I teraz znowu kwestia bazowania. Owszem, mam już górną powierzchnię, ale z punktu widzenia tego modelu nie interesuje mnie wysokość, ponieważ zawsze od bazy będę miał 7 mm. W związku z tym tworzę zarys od krawędzi, czy też od osi X globalnego układu współrzędnych. Teraz ustalę wysokość sobie tego prostokąta, czyli od osi, żeby to było dobrze widać, na 7 mm. 5 mm teraz szerokości całkowitej, czyli stąd mogę sobie ustalić 5 mm. No i teraz potrzebuję symetrii. Jeden punkt, drugi punkt i oś. I w tym momencie mój prostokąt jest w pełni zdefiniowany. Wychodzę i tworzę wyciągnięcie znowu do e, płaszczyzny konstrukcyjnej związanej z modelem. OK. Dlatego teraz jak zmienię głębokość modelu znowu na 30 mm, to się znowu wszystko samo mi tutaj przebuduje. I będą te dwie ścianki, jak wytniemy sobie teraz otwór. Wracam z powrotem na 20 mm działa OK. E, tworzymy sobie teraz wycięcie prostokątne. Więc co będę potrzebował. No znowu tych dwóch e, płaszczyzn konstrukcyjnych. No i w zasadzie no i w zasadzie tyle. Przy czym będziemy startować z płaszczyzny zera. Bo ona jest najbezpieczniejsza w tym przypadku. Więc wybieram sobie płaszczyznę zera na nie tworzę sobie szkic. Odwracam sobie model że tak powiem do góry nogami. I za pomocą narzędzia Create External Geometry rzutuję sobie osie na bazie płaszczyzn konstrukcyjnych, po to, aby mieć pełny zakres, zakres do stworzenia wycięcia tego okienka w kształcie prostokąta. I teraz znowu tutaj sobie lekko wyjadę poza obrys, ponieważ yy, może mi tutaj znowu te punkty ściągać. Więc sobie teraz przynależnością punktu do elementów konstrukcyjnych zwiążę, ustalę sobie. Ponownie symetria względem osi globalnej i ustalę sobie teraz tylko wartość rozpiętości tego, czyli to jest 2 mm zgodnie z rysunkiem. I szczelina będzie gotowa. Tworzę teraz w tym momencie, dobrze to zrobiłem. Dobrze, tworzę teraz pocket z opcją przez wszystko i oczywiście symetrycznie, aby w dwóch kierunkach po prostu działało, żeby się nie zastanawiać. No i teraz. W momencie, kiedy ja znowu zmienię głębokość modelu, na przykład na 30 mm, przestawię odsunięcie pierwszej płaszczyzny z 10,5 mm, na przykład na 15 mm, to wszystko to będzie się automatycznie mi zmieniało. Zmienię grubość ostatniego zaczepu, na przykład na 3 mm, i ten otwór tutaj też musi działać. Jeszcze raz popatrzymy, dajmy jeszcze 5 mm. Przesuńmy teraz to 10,5 mm, na przykład na 12 mm. Widzicie, elegancko wszystko jest tak, jak trzeba. Zmienimy grubość mu na przykład na 5 mm. Możemy sobie dowolnie tym sterować. Możemy sobie spróbować zmienić jeszcze grubość naszego profilu, czyli, czyli grubość profilu na przykład na 2,5 mm. Widzimy, że to też zadziałało. Wymiar jest zachowany, bo miał być 7 od bazy. Nie zmienił swojego położenia. I w ten oto sposób udało nam się e, wytworzyć model, który jest podatny na szybką, dynamiczną zmianę, zrekonfigurowanie wymiarów, które tutaj widzimy. Nawet w momencie, gdybyśmy stwierdzili, że któryś z elementów musimy usunąć, elementy są niezależne, więc nie powinno to tworzyć e, tutaj e, problemów. Widzimy, że model jest logiczny, zwięzły, jest mało operacji, są jednoznaczne. Oczywiście to możemy sobie nazwać, czyli tutaj mieliśmy kołek, niech to będzie fit 3 mm. Tutaj mieliśmy teraz niech to będą ścianki. No i tutaj niech będzie otwór prostokątny. O, tak pokrótce i teraz jest wszystko jednoznacznie. No, trochę to trwało, mam nadzieję, że przydatne, że wspomoże. Jeżeli Wam się to podobało, zachęcam do podzielenia się z innymi. Może ktoś uczy się. Ten poradnik jest tak naprawdę uniwersalny. Czy w FreeCAD, czy w każdym innym programie CAD 3D, gdzie budujemy model w sposób sekwencyjny. A nawet jeżeli chciałby ktoś tą kolejność operacji przerzucić do programu synchronicznego jak jeden, jak na przykład Design Spark Mechanical, jak na przykład program Solid Edge, który oferuje dwa tryby pracy, czyli sekwencyjny, czyli tak jak które byliśmy po kolei operacjami albo sposób synchroniczny. W dowolnym każdym jednym programie, te zasady, które wam przedstawiam, są uniwersalne i to będzie zawsze działało, i zawsze będziecie mieć zwięzły, logiczny model, który będzie odporny na przebudowania, w którym łatwo będzie zarządzać i wprowadzać zmiany. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.